Lista rekordzistów w Sejmie. Na czele Grzegorz Braun. Sejmowe statystyki. Którzy posłowie byli najbardziej aktywni? Dotychczas w obecnej kadencji Sejmu najwięcej, ponad 1200 interpelacji złożyła posłanka Lewicy Katarzyna Kretkowska, 29 posłów złożyło tylko po jednej interpelacji. Najczęściej głos na posiedzeniach Sejmu zabierał Grzegorz Braun. Konfederacja, 190 razy, 36 posłów tylko raz zabrało głos. Dostępna statystyka poselskich wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu obejmuje okres od początku kadencji, czyli od 12 listopada 2019 rok, do połowy grudnia 2020 rok. Liderem tego zestawienia jest poseł Konfederacji Grzegorz Braun, który zabierał głos z sejmowej mównicy 190 razy. Ze stratą 31 wystąpień na drugim miejscu znalazł się Mirosław Suchońko, 159 wypowiedzi. Trzecie miejsce, ze 126 wystąpieniami, przypadło Krzysztofowi Paszykowi z Koalicji Polskiej PSL. Czwarte i piąte miejsce zajęli odpowiednio Michał Szczerbako, 121 wystąpień i Dariusz Klimczak Koalicja Polska PSL, 99. Na końcu rankingu liczby wystąpień znajduje się 36 posłów, którzy tylko raz wystąpili z mównicy sejmowej. W sumie liczba wypowiedzi do 15 grudnia 2020 rok wyniosła 7580, w tym są 403 wypowiedzi wygłoszone przez posłów członków rządu. Kto złożył najwięcej interpelacji? Ranking złożonych interpelacji zdominowali posłowie Lewicy, w pierwszej dziesiątce posłów, którzy złożyli ich najwięcej jest 9 posłów tego klubu. Jedyną osobą spoza Lewicy w tej dziesiątce jest posłanka Hanna Gill-Piątek, która obecnie jest niezrzeszona i związana z ruchem Polska 2050, a która wcześniej była w klubie Lewicy. Najwięcej interpelacji złożyła Katarzyna Kretkowska Lewica, 1230, drugie miejsce zajął Paweł Krutul Lewica, 1212, a trzecie, Anita Kucharska-Dziedzic Lewica, 1131. Czwarte i piąte miejsce przypadło kolejnej dwójce posłów Lewicy Monice Falej 1122 interpelacji i Markowi Rutce 1118 interpelacji. Z Koalicji Obywatelskiej najwięcej interpelacji złożyła Magdalena Łośko 736, z Konfederacji Konrad Berkowicz 401, a z Koalicji Polskiej PSL Urszula Nowogórska 240. 29 posłów złożyło tylko po jednej interpelacji. Zapytania poselskie. Posłowie w sumie zgłosili 2167 zapytań poselskich, najwięcej Tomasz Tomaszewski Lewica, 131, Katarzyna Kretkowska Lewica, 124 oraz Michał Jarosko, 122. Na czwartym miejscu znalazł się Krzysztof Gadowski KO, 106, a pierwszą piątkę zamyka Katarzyna Ososko, 106. 42 posłów zgłosiło tylko po jednym zapytaniu. W obecnej kadencji, od listopada 2019 roku, Sejm zebrał się na 24 posiedzeniach.